przydasz się. Muszę to tylko złożyć z powrotem. Thank you.
najlepiej zacząć od końca. A przynajmniej tam, gdzie koniec się zaczął. Strefa zero. Tu się wszystko sypnęło. Najpierw moja kariera, a potem cała reszta. I to dosłownie. Czerwone światło oznacza kłopoty. Cieplej już raczej nie będzie.
Prawie. Trochę podrapana, ale da radę. Thank you.
Trochę się podrapię. Są też w środku. Atakują! Bitwa zastygła w lodzie i czasie. Odbierasz to, Silence? Silence! Na Tytan. To samo, co w Akronie. Przez skrzynkę obrona bazy. Wpadamy, wyrywamy kulasy, rozwalamy okucia. Odbierasz to? Co to jest? Ci żołnierze. Oni tu zginęli. Ludzie giną cały czas. Ruszaj dalej i znajdź coś ciekawego. Musieli spać. Pewnie coś jak dormitoria w sercu matki. Zapis. Trzecia bitwa o California Marine. Rui wyłonił się z Pacyfiku i sama nie wiem, czy byli to miejscowi minutowcy, czy szalona piętnastka. Ale podpalili plamę śmieci. Rany. Ocean płonął, to było... Pierwsza fala robotów zjawiła się pokryta płonącym szlamem. To pozwoliło nam masakrować je na plażach przez godzinę, dwie, zanim Rui dokonał obliczeń. Wciągnęliśmy je w głąb lądu, w zabudowę Kalmar. Poraziliśmy sieć impulsem EMP. Standardowa procedura. Ostatnio byłam w Kalifornii mając 5-6 lat. Wszędzie światło jak przez filtr społecznościówki z lat 40. Zapis. Pierwszą bitwę o wschodnią ścianę morską poprzedziło długie oczekiwanie. To było przed Kalmar, a prognozy były znacznie gorsze dla wschodu. Przez 3 tygodnie wysyłali nas do jakiejś dziury, żeby szkolić minutowców. Wciąż padało, przecież Europa już wtedy płonęła. Mnóstwo... Dzięki za maile. Na służbie czas szybko płynie. 4 miesiące z powrotowcami, nie wiem, z 20 rzutów. Skarbie, ja wiem, że minęło wiele dni, tak mi przykro. Dyslokacja. Skarbie, wiem, że minęło wiele dni. Tak mi przykro.
dyslokacja trwa coraz dłużej i jest coraz trudniejsza. Rój coraz łatwiej przewiduje nasze ruchy. Jest nas coraz mniej i mamy coraz więcej roboty wraz z każdym, kto odchodzi. To jak rodzinny biznes w ciężkich czasach, tylko... Tylko jedno łóżko. To nie moja rodzina. Tu nie ma ciebie. W oczach tamtych ludzi wciąż próbuję zobaczyć ciebie, życie, jakie wiedliśmy. Powrotowcy, polecono mi przypomnieć wam artykuł 115 regulaminu bazy dotyczący nieautoryzowanego użycia cyklów procesora. A dokładnie artykuł 115c. Każda symulacja holograficzna niezwiązana bezpośrednio ze szkoleniem operacyjnym lub skutecznością. Słyszeliście? Życzę miłej gry. Czerwone światło. To chyba znaczy, że nie ma zasilania. Holograficzny interfejs. To musi być jakiś kod. Może spróbuję przeskanować przedmioty w okolicy. To cenna wiadomość. Trzy linie zasilające, trzy źródła. Pierwszy z głowy.
Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Deszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Jak zwykle przerastam oczekiwania. Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Deszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Jak zwykle przerastam oczekiwania. I drugi. Jeszcze jeden. Chyba się udało. Przynajmniej tak to brzmi. I rozmowy. Słońce ludzi zaćmienia. Musi być inne wejście. Kolejne ogniwo. Potrzebuję tylko jednego więcej i dostanę się do tej zbroi. No tak, jakby inne. Nie szukają odpowiedzi, tylko broni. Towarzystwo! Wiem, że tam jesteś. Czuję twój zapach.
Czy ja słyszę? Na słońce! Tak myślę, nie mam pewności. Szykujmy się do bitwy! Prowadź! Nadal szukają. Dlatego warto było. Bez wątpienia mnie to rozbudziło.